co napawało, to ta ciekawością był fakt, że im wcześniej pan noc wstawał, tym później się kładł. A także, że im później wstawał, tym wcześniej się kładł. Ale między porą kładzenia się, a porą wstawania, że tak powiem, nie istniała stała zależność. A jeśli już, to tak ciemna zawiła, że nie istniała. No tak. Przez pewien czas stanowiło to źródło nieustannych rozmyślań, nieustannych zadumy dla Łotra. Powiadał on bowiem, oto ktoś, któremu z jednej strony nieśpieszno zmienić swego stanu, z drugiej zaś, któremu aż się pani by to uczynić. W poniedziałek, bowiem we wtorek i w piątek, pan noc wstawał o 9, a kładł się o 8, a we środę w sobotę wstawał o 8, a kładł się o 9, a w niedzielę w ogóle nie wstawał, ani w ogóle się nie kładł. Aż wreszcie pojął Łot, że między panem notem, który wstał, a panem notem, który się kładł, że tak powiem, nie było różnicy, nie dało się wyboru. Jego wstawanie bowiem nie było wstawaniem ze snu na jawę, ani też jego kładzenie się z jawy do snu. Nie, było to wstawanie i kładzenie się z jej doj, z czego to nie było ani stanem snu, ani snu. Tak, odmyślam czasami o Arsenie. Zastanawiam się, co Arsen miał na myśli. Nie, zastanawiam się, co Arsen powiedział w wieczór swego odejścia. Jego oświadczenie bowiem doszło do uszu Łota zaledwie wstrzępa na wyrywki, a do jego rozumu ledwie, niemal w ogóle. Jak wszystko, co dociera do uszu, zaledwie wstrzępa na wyrywki. Oczywiście zdałam sobie z tego sprawę, że Arsen mówi. W pewnym też sensie, że do niego. Coś jednak go przeszkodziło. Może znużenie? Tak. Nie pozwoliło zwrócić uwagę na to, co było wypowiadane. A teraz Łot niemalże tego żałował. Od Erskina bowiem nie mógł uzyskać żadnej informacji. Nie, żeby Łot informacji pragnął. Nie pragnął jej bowiem, ale pragnął, żeby słowa znalazły zastosowanie do sytuacji, w jakiej się znalazł. Do pana nota, do domu, do terenu, do jego obowiązków, do schodów, do własnej sypialni, do kuchni i ogólnie do warunków bytu, w jakich się znalazł. A Łot znalazł się teraz pośród rzeczy, które, jeśli zgadzały się na to, żeby je nazwać, czyniły to, że tak powiem, nie bez oporu. A stan, w jakim znalazł się Łot, opierał się sformułowaniu, tak jak żaden inny do tej pory nigdy nie opierał się żaden stan, w jakim do tej pory Łot się znajdował. A Łot do tej pory znajdował się w bardzo wielu stanach w swoim czasie.